Witam Państwa serdecznie. Krzysztof Kamiński, co nowego u złotego? Zaczynamy od euro-PLN-a. Już Państwu tutaj pokazuję, jak wygląda sytuacja. Cały czas jesteśmy powyżej 4,3109, dokładnie 4,3185 i czekamy tutaj na rozwój wydarzeń, jaki będzie miał miejsce w najbliższym czasie. Cały czas aktualne są te poziomy, które wspominaliśmy ostatnio, mianowicie 4,30, 4,23 jako taki najbliższy kluczowy właściwie opór, którego pokonanie otworzy drogę na szczyty z 2018 roku, mianowicie mowa o w okolice 4,40 nawet, czyli widzą Państwo, że jeszcze jest ponad 8 groszy, ponad 8 groszy jest jeszcze umocnienia do możliwości umocnienia się euro względem polskiego złotego. Oczywiście wcześniej musi pokonany być ten opór. W dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o kalendarz makroekonomiczny, w strefie euro zbyt wiele się nie dzieje. Mamy informacje dotyczące bilansu handlu zagranicznego ze Słowacji, ale oczywiście pamiętamy wszyscy, że no Słowacja nie jest może jakąś taką kluczową gospodarką, jeżeli chodzi o strefę euro, natomiast mimo wszystko warto obserwować na wypadek, gdyby coś miało dojść do jakiegoś większego tąpnięcia, to już o godzinie 9, a tak poza tym, jeżeli chodzi o strefę euro, wiele akurat w dniu dzisiejszym się nie wydarzy. Także dzisiaj możemy tak głównie patrzeć pod kątem technicznym, ewentualne właśnie tutaj zejście w 4,31 i pokonanie tego poziomu mogłoby spowodować silniejsze umocnienie się polskiego złotego i taniejące euro, natomiast jakby do tego czasu widzimy tutaj przedział, który jest cały czas możliwy do rozegrania, czyli tam ponad, właściwie w prawie 3 grosze między 4,31 a 4,34. Jeżeli chodzi o dolara, USD-PLN, już Państwu pokazuję, no, dolar, tutaj jakby zeszliśmy już mocniej pod 3,85,40. Cały czas jesteśmy blisko tego oporu, którym wspominałem chociażby Państwu ostatnio, ponieważ można by założyć tutaj, że 3,86,40 w początku było pokonane, po czym cena zawróciła, czyli generalnie opór został obroniony, w związku z czym należy spodziewać się umocnienia się polskiego złotego. Natomiast de facto nie jesteśmy w stanie tego zaobserwować na wykresie. Widzimy cały czas taką no, konsolidację, można powiedzieć, tutaj w jednym miejscu przebywa ta cena, nie widać ani szczególnie spadków, ani wzrostów, a to z kolei oznacza, że w najbliższym czasie no, możliwe jest jednak ponowne podejście pod szczyty wcześniejsze, tym bardziej, że jak poprowadzimy tutaj linię trendu po wcześniejszych dołkach, no to zobaczymy, że tak naprawdę no jakiegoś większego ruchu spadkowego nie mieliśmy. Mieliśmy tutaj właściwie zejście z 3,80, 3,88,80, no do obecnych 3,85,37. Także 3 grosze zeszliśmy w dół, natomiast dopóki jakby ta linia trendu, czyli tutaj to oznaczone przeze mnie, linia nie zostanie pokonana i cena gdzieś nie zbliży się w okolice średniej, która obecnie jest na poziomie 3,79, no to de facto będzie tutaj cały czas prawdopodobne wybicie w górę. Tym bardziej, że w dniu dzisiejszym w USA mamy wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Jest to cotygodniowa publikacja o 14.30. 215 tysięcy prognoza, jeśli chodzi o nowo przybyłych bezrobotnych, czyli zgodnie z poprzednim tygodniem. Dodatkowo zapasy hurtowników z miesiąc do miesiąca za czerwiec 0,2%, taka prognoza, czyli niewiele niższa niż odczyt majowy, który był na poziomie 0,4%. No i dodatkowo jeszcze tygodniowa zmiana zapasów gazu. Tu pewnie część z Państwa się zawsze dziwi, że wspominam o tam czy to zmianach zapasów gazu czy ropy, no ale pamiętajmy, że jednak to są instrumenty, jakby kwotowane w dolarze amerykańskim, w związku z czym warto oczywiście też patrzeć, jak przekłada się właśnie dolar na rynek towarów, tym bardziej, że ewentualne jakby umacnianie się dolara bardzo często jest też zauważalne ogólnie w koszyku walut, czyli odejście jakby z towaru, przejście inwestorów z rynku towarów na walutę amerykańską, często też powoduje się umacnianie się jej w stosunku do innych walut, w tym także i do polskiego złotego. Stąd właśnie też warto oczywiście te wszystkie, warto obserwować te wszystkie dane
gdyż mogą być bardzo istotne, mogą mieć bardzo istotny wpływ. Funt do polskiego złotego, przechodząc dalej. Cały czas jesteśmy tutaj, walczymy na poziomie 4,65, 4,6857. Dołki na poziomie 4,67, 4,60, 7,50, można powiedzieć w taki sposób. To kluczowy poziom wsparcia. Przebicie tego poziomu ma ogromny potencjał na zejście w dół, także możemy jeszcze tutaj zejść nawet kilka, do nawet i kilkunastu groszy niżej, jeśli oczywiście dojdzie do jakiegoś silniejszego wybicia. W dniu dzisiejszym, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, nie mamy jakichś istotnych danych, natomiast jakby w dniu wczorajszym o 9.30 mieliśmy indeks ceny nieruchomości Halifax, miesiąc do miesiąca. Odczyt był -0,2% względem 0,2% na plusie, czyli mieliśmy tutaj jednak dosyć kiepski odczyt z rynku nieruchomości. Nieruchomości tutaj są bardzo istotnym elementem gospodarki właściwie każdego kraju, więc tutaj też odbijają się na walucie. No widzimy na chwilę obecną funt cały czas jest na tych minimach, nie schodzi niżej, natomiast jakby też ma problem z odbiciem, także tutaj warto obserwować tę walutę, zwłaszcza ci z Państwa, którzy czy to planowali jakieś wypady do Zjednoczonego Królestwa, być może myślą o ewentualnych wakacjach, czy też jakby prowadzą biznes i muszą po prostu konkretnie kupować jakieś rzeczy z Wielkiej Brytanii. No, ewentualnie, jeżeli ci z Państwa, którzy eksportują, trzymają jakiś funt, zastanawiają się, jak kupić, za ile mogliby sprzedać tę walutę, no to nie chciałbym tu nic rekomendować, natomiast po przebiciu 4,6740 istnieje szansa na zejście niżej, także warto oczywiście mieć to na względzie i w takim wypadku lepiej byłoby sprzedać wcześniej niż później, ale to jest oczywiście kwestia indywidualna każdego z Państwa. Frank ostatnio nas bardzo mocno tutaj bardzo mocno niepokoi, jeśli chodzi o właśnie kredytobiorców we franków. Dziś skonsoliduje się na poziomie 3,9520, w związku z czym czekamy tutaj na rozwój wydarzeń. W najbliższym czasie możliwe jest przebicie tych szczytów i dojście do poziomu 4 zł za jednego franka. W przeciwnym wypadku wsparcie jest na poziomie 3,9060. Natomiast też proszę pamiętać, że na chwilę obecną ciężko tutaj wskazywać jakąś siłę złotego oraz odejście od siły franka, także jest duży potencjał na dalszą konsolidację, ewentualnie zejście, ewentualnie na lekkie podbicie w górę. Także tutaj proszę mieć na względzie, ci z Państwa, którzy potrzebują franki, jest możliwość, że było drożej. Pytanie jest tylko, czy się nieco sytuacja geopolityczna uspokoi, czy też może nie. Dobrze, Szanowni Państwo, to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o co nowego u złotego. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.